London. Dzisiaj zabieram Was do Abbots Garden, do przepięknego miejsca, które tradycyjnie odwiedzamy zawsze z moją rodziną przed świętami. Jak nam się udało tutaj wejść? Właśnie za pomocą takich kart. Polecam Wam kupno takich kart. W linku na dole będzie napisane, jak można zdobyć takie karty National Trust, które uprawniają do bezpłatnego wejścia na teren wszystkich zabytków, parków, które należą do National Trust. Jesteśmy w samym centrum lasu. Za mną przepiękne widoki, które za chwilę też będziemy podziwiać. Z tej strony cudowny angielski las. I nie jest tak zimno. Myślę, że to był dobry pomysł, żeby wyrwać się z Londynu i pooddychać świeżym powietrzem za miastem. A tutaj za mną ostrokrzew, czyli drzewko symbolizujące Boże Narodzenie w Anglii. Przyznajcie, że ten domek jest absolutnie cudowny. Do tego domku można wejść, można sobie zrobić zdjęcie, można porysować. Dużo różnych takich rzeczy do robienia dla dzieci. Domek jest przepięknie położony. Zobaczcie, jak tutaj jest przepięknie z tyłu. A teraz wejdziemy do tego domku. Spędzić miło czas lub tutaj. Ja sobie też tu siądę. Przyznacie, że jest naprawdę uroczo. I to wszystko w Abbots Garden. I taki za mną cudowny kominek. Różne zabawy, ale to troszkę lepszą pogodę. W tej chwili pogoda nie jest zbyt zachęcająca do spacerów, ale tak jak mówiłam, trzeba się czasem wyrwać z miasta. Tutaj jest dużo zieleni, są piękne ogrody, które za chwilę zobaczycie na moim krótkim filmie. Także zachęcam Was, tylko kwadrans od Londynu, jeżeli ktoś mieszka na południu Londynu. Za mną wrzeszczące dzieciaki, ale tak właśnie w Anglii bawią się dzieci. Tutaj z tyłu też jest cudowny pałac, niestety nie będziemy go dzisiaj zwiedzać. Ogólnie wszystkie te parki są odpowiednio przystosowane dla dzieci. Można się tutaj wywrzeszczeć i wykrzyczeć do woli. Elfy tu były i zostawiły coś takiego na drzewie. Bardzo fajny pomysł, żeby zachęcić nasze dzieci do spacerowania po parku i szukania takich rzeczy rozrzuconych przez elfy. Strasznie fajne miejsce na zbudowanie sobie leśnej chatki tutaj. Pewnie w lecie jest to możliwe. Teraz jest trochę za zimno, ale i tak jest tutaj bardzo przyjemnie. Angielskie wzgórza, wioski.
Także nawet nie mając rodziny na wsi, możemy się wybrać, żeby pokazać naszym dzieciom wieś, czy sami pooddychać zdrowszym nieco powietrzem niż to, które mamy w mieście. Nie jest to daleko, tak jak mówiłam, od nas z domu jest to tylko 15 minut, a widoki są przepiękne. Czasem tutaj podjeżdżają konie, czasem krowy, inne zwierzęta. Jest cudownie. Nawet jesienią, nawet w grudniu, nawet w zimie, zawsze. Dobrze powłóczyć się po takich wiejskich bezdrożach, nabrać dystansu do codzienności. Ojej, jakie piękne korzenie. Zresztą w ogóle na wsi wszystko wydaje się jakieś takie inne. Nie mówię, że łatwiejsze, ale inne. Jesteśmy w naszej kawiarni, która jest przerobiona ze starej stajni. Pomysłowie na ulicy tak właśnie zrobiłam. To było siarko. Teraz są gazetki troszkę. Idziemy. Sausage roll, czyli taką kołową wielką przekąskę i pyszne czekoladowe ciasto i nawet mlekana w stajni. Nie będę wam pokazywać miny mojego męża, ale możecie się domyślić, co sądzi o kręceniu filmów w czasie picia kawy. Właśnie dobiega końca nasza wycieczka dzisiejsza w tym przepięknym miejscu. Adres znajdziecie w linku na dole. Polecam wszystkim serdecznie zwiedzanie jesienią przez cały rok. A to, co jest najpiękniejsze właśnie w brytyjskiej zimie, to to, że jest ciepło. To znaczy, no nie jest ciepło tak jak w lecie, ale nie jest strasznie zimno, więc można się ruszyć z domu. Za ukończenie tej zabawy. Cały woreczek czekoladek.